Jestem dzisiaj w studiu z dziewczynami z grupy Skrzydlate Dziewczynki. Dziewczyny, przedstawcie się. Alicja Przewódzka de Carvalho. Gabriela Przewódzka de Carvalho. Zuzanna Knopek. Pola Polańska-Smoleńska. Hania Romańska. Zuzanna Cebula-Janysek. Kasia Kotarba. Dziewczyny, jesteście tutaj z nami, bo w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży tutaj u nas w Krakowie chodzicie na zajęcia do pani Doroty Kaczor. Powiedzcie mi, jak to się stało, że znalazłyście się w tej grupie? U mnie to było tak, że chciałam się zapisać na zajęcia plastyczne i tak przechodziłyśmy, no ale nie było miejsc. I tak mama zapytała, a może na zajęcia teatralne? I ja się zgodziłam i już chodzę na różne i się rozwijam fajnie. Robiłam w domu różne scenki, jak mówiłam wiersz, to się dziwnie zachowywałam, no i mama mnie zapisała na zajęcia teatralne właśnie, żebym się wyżyła. U mnie to było tak, że pani przyszła do szkoły i chcieliśmy się zaangażować, żebyśmy tak naprawdę poszły na to zajęcie i żebyśmy się dobrze bawili i poznali nowe koleżanki i kolegów. U mnie to było tak, że moja mama wiedziała od początku, że moją pasją jest teatr i szukała dla mnie zajęć i jak znalazła, to mnie po prostu zapisała. Też mama Zuzi mi zaproponowała. Ja, no bo moja siostra zaczęła chodzić i właśnie było tak, że babcia nie miała czasu, gdzie mnie dać, więc moja siostra no, była na zajęciach i wtedy pani powiedziała, że bardzo jestem fajna i że chciałaby, abym chodziła na zajęcia i ja też chciałam, więc się zapisałam. Bo moja babcia ogólnie jest plastyczką i też dużo lat ogólnie pracowała w Centrum Kultury, więc też się bardziej orientowała, znała tam nauczycieli i przyniosła mi takie zaformularze na zajęcia wokalne i na zajęcia teatralne. Więc gdy przyszłam z zajęcia wokalne, nie za bardzo mi się spodobało, ale gdy przyszłam na zajęcia wokalne, to też zobaczyłam, że jest tam Gabrysia, której właśnie proponowała moja mama jej też pójście. I też się bardzo podobały mi się zajęcia i pani Dorota wydała się bardzo super osobą i jest. I tak to się zaczęło. Bo jak rozumiem, dziewczyny, tu padło, są to zajęcia teatralne, zgadza się? Tak. To powiedzcie mi teraz, jak wygląda takie wasze spotkanie, taka próba, jak przychodzicie, co wy robicie na tych zajęciach, od czego zaczynacie? Jak wygląda taki zwykły, normalny dzień we wtorek, jak przychodzicie na zajęcia? U nas to jest tak, że najpierw tam ćwiczymy, integrujemy się też na początku się właśnie najbardziej i już jesteśmy zapoznane i teraz już najbardziej już ćwiczymy na nasz występ. Zajęcia składają się z dwóch części i z jednej przerwy. Na pierwszej części bardziej ćwiczymy, teraz to troszeczkę się zmieniło, ale na pierwszej części się bawimy i takie różne się integrujemy na początku, sprawdzamy obecność, takie formalności, a na drugiej części, później mamy przerwę 20-minutową, czy tam 15, i później mamy różne rzeczy do spektaklu i fajne różne zabawy. Ogólnie na początku mamy jakieś takie zajęcia, że robimy jakieś rozgrzewki, jakieś etiudy, a potem mamy długą przerwę i zwykle w drugiej połowie zajmujemy się spektaklem. Na początku było tak, że mówimy dzień dobry, pani sprawdza obecność, ćwiczymy. Na początku było tak, że dwie części ćwiczyliśmy do spektaklu, potem... Teraz już ćwiczymy tylko pierwszą część, a potem bawimy się i jakby tak dla przyjemności. Czyli rozumiem, że pracujecie nad spektaklem. Jaki jest tytuł tego spektaklu? Dziewczynki. To może któraś z was by opowiedziała tak pokrótce, o czym właściwie jest ten spektakl, oczywiście bez spoilerów, żebyśmy mogli przyjść i mieć też zabawę z oglądania. O tym, że dziewczynki są fajne. O tym, że dziewczynki są fajne. Już mi się podoba, chyba przyjdę. O tym, że no też mamy swoje problemy i jakby z naszej perspektywy patrzenie na to, że jesteśmy dziewczynkami i o tym, że właśnie, no takich rzeczach i właśnie
o dojrzewaniu i o tym, jak sobie z tym radzimy wszystkim. O kobietach, o dziewczynkach, o nas, jak to być dziewczynką, o naszym życiu, o naszych problemach i naszych radościach i o naszych koleżankach, problemach, sytuacjach i też o nas. Możemy też sprawdzać siebie, pokazywać siebie i o nas, po prostu o nas. Spektakl jest również o tym, że dziewczynki mogą mieć takie same talenty jak chłopcy i że wcale nie trzeba być chłopcem, aby robić to, co większość ludzi uważa za chłopięce. Spektakl jest też jakby o tym, że dziewczynki nie są wcale gorsze od chłopców, ale są równocześnie takie same jak chłopcy. Mhm, jasne, super, dzięki. To dużo tu tematów poruszyłyście. A powiedzcie mi, jak robiłyście ten spektakl, to scenki, które odgrywacie, czy teksty, które mówicie, one są z jakiejś książki, z jakichś wywiadów, czy to są jakby wasze historie? Opowiedzcie, jak to wygląda. No, ogólnie, że tak, że... że czytaliśmy z tej książki i nauczyliśmy się kilka tekstów, na przykład. Okej, rozumiem. Czyli to jest na podstawie jakiejś książki, zgadza się? Nie tylko na podstawie książki, bo są też to nasze historie. Książki z 3 lata dziewczynki, bardzo fajne, krótkie książki, którą też polecamy i też o nas, o naszych historiach i o wszystkich dziewczynkach, o historiach, których słyszałyśmy i które są nasze. Po części inspirujemy się książką, ale też większość tekstu jakby same wymyślamy. Też trochę pani Dorota nam w tym pomaga, ale ogólnie jakby wszystkie rzeczy, które przynosimy na zajęciach, robimy na zajęciach, to większość z nich idzie do spektaklu. Czasem pani pyta nas o różne rzeczy, jak uważamy na przykład to, kim chcemy zostać w przyszłości. I na przykład wplecie to jakoś w nasz występ i takie rzeczy. No i oczywiście z książki też się inspirujemy. Jeszcze pani Dorota nawet dzisiaj to robiła, że po prostu odpala dyktafon i zadaje nam różne pytania, na przykład wcielamy się w rolę dorosłej kobiety, jak to być kobietą, jak to być nastolatką, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze, jak to być dziewczynką i tak dalej. Albo jeszcze czego się boimy w byciu dorosłą albo nastolatką. A powiedzcie mi, dziewczyny, czy to fajnie jest tak opowiadać o tym, co same myślicie i o tym, co wam się przydarzyło, jak wiecie, że potem ktoś to będzie oglądał? Bo wiecie, to nie jest taka sytuacja, że ja sobie opowiadam koleżance, jej się zwierzam, że mam taki problem albo inny, tylko jakby na to przedstawienie, rozumiem, przyjdą nie tylko wasi rodzice, znajomi, rodzina, ale też może przyjść taki zwykły widz, który będzie chciał oglądać. Jak wy się z tym czujecie, powiedzcie? No wiemy, że przyjdzie rodzina i jesteśmy na to przygotowani, a także, że przyjdą widze, to zależy od człowieka, czy się będzie bał, czy nie. Powiedzieć właśnie o tym, co przeżył, na przykład co go smuci albo cieszy. Znaczy, mi to nie przeszkadza, bo fajnie jest, jak się podzielić swoimi doświadczeniami. Ja myślę, że bardzo fajnie jest tak powiedzieć, na przykład, co cię dzisiaj spotkało w dniu, nawet pani Dorota to robi, co jest bardzo fajne, też nas wzmacnia i pomaga. Wydaje mi się, że to jest takie trochę uwolnienie od tego, jak powiemy, co się stało, możemy pani Dorota mówi tak, płaczcie, jak kiedy chcecie, dla mnie nie ma problemu. Z niektórymi sprawami chcemy się podzielić, ale niektórymi też nie. Dlatego właśnie też mówimy czasem pani Dorocie, pytamy ją, czy na przykład niektóre teksty, którymi się dzielimy z grupą, niektóre wydarzenia, czy będą w spektaklu, bo o niektórych wydarzeniach po prostu nie chcemy wspominać w spektaklu. No, jest fajnie, bo
Mamy tutaj, możemy tutaj na przykład podzielić się, z, jak mamy przyjaciółki, to może, albo koleżanki, to możemy się z nimi tym podzielić i nie jesteśmy wtedy takie, że nie czujemy się wtedy i koleżanka może nas wspierać. Mhm, czyli rozumiem, że z jednej strony tak się wspieracie jako grupa, grupa przyjaciółek czy grupa aktorek, można powiedzieć, ale też słyszę tu takie głosy, że jakby teatr czy sztuka pozwala się, tu któraś z was powiedziała, na takie uwolnienie, czy jesteście ciekawe, jak ktoś na to zareaguje. A jakbyście miały powiedzieć, co w zajęciach teatralnych, w graniu spektakli, w sztuce jest dla was najważniejsze? To, że mogę ćwiczyć właśnie aktorstwo i mogę się właśnie wyżyć. Że na przykład mam smutny dzień, to od razu tam idę i już zapominam o tym smutku i jest mi przyjemnie. Najważniejsze w aktorstwie chyba jest to, by widzowi się podobało. I to jest takie fajne właśnie uwolnienie, że robisz, na przykład masz jakiś smutny dzień, coś robisz smutnego w swoim życiu albo cokolwiek, ktoś cię rani czy lub ranisz kogoś i czujesz się z tym źle, przychodzisz na teatr, przychodzisz na teatralne, do teatru, jest tam zupełnie coś innego, uwalniasz myśli od tego, jest to bardzo fajne i myślę, że kto ma ochotę, to jest taka, można to nazwać teatroterapia. Kiedy gram różne takie etiudy, też jeżeli je wymyślamy same i mamy zły dzień, to możemy też w pewien sposób, na przykład jeżeli jesteśmy smutne, to możemy do spektaklu dodać kawałek, gdzie będziemy krzyczeć na przykład i dzięki temu to nam pozwoli się trochę uspokoić. Czasami, no gdy jesteśmy smutne, to możemy, albo gdy mamy jakiś pomysł, albo jesteśmy smutne, albo złe, to możemy na przykład tą emocję jakby wprowadzić do etiudy jako takie, aby się wyżyć, że już jakby tak potem, gdy skończą się zajęcia, to będziesz szczęśliwy. Wasze zajęcia, waszą grupę, opiekunką waszej grupy jest pani Dorota Kaczor, reżyserką tego spektaklu. Co mogłybyście powiedzieć o pracy z panią Dorotą? Ogólnie pani Dorota też nas bardzo wspiera w tym spektaklu, pomaga nam i dzięki niej też ten spektakl powstał tak naprawdę w ogóle. My bylibyśmy tylko bandą rozbykanych dzieci, gdyby nie pani Dorota. Ona nas nauczyła teatru. Pani Dorota nas właśnie wspiera. Jak mamy na przykład zły dzień albo chcemy coś powiedzieć pani, to mówimy jej, a ona nas wspiera, mówi nam o tym, co o tym myśli i fajnie już się wtedy czujemy. No jak taki psycholog, można powiedzieć, tylko że fajniejszy. Wiadomo, każdy ma swoje wady, każdy ma swoje słabsze strony, ale pani Dorota jest super osobą i wydaje mi się, że bardzo nas fajną energią pozytywną zaraża i pozwala nam, w zasadzie gdyby nie pani Dorota, to myślę, że bym tutaj wypisała się z tych zajęć, gdyby była jakaś niefajna pani. Ale wydaje mi się, że pani Dorota jest bardzo fajna i nas napędza, pomaga. No wiadomo, każdy ma swoje wady. Okej, okay. A jakimi wy jesteście uczestniczkami, jakimi wy jesteście aktorkami? Jak byście opowiedziały same o sobie? Myślę, że jednak często sprawiamy trudność pani Dorocie, ale też myślę, że większość z nas, a tak praktycznie to wszystkie, no... Bardzo mi się podobały te zajęcia, inspirują się w nie. Też nawet jeżeli niektóre nie bardzo lubią występować publicznie, to jednak mają w sobie jakiegoś takiego ducha teatru. No, jak mieliśmy to powiedzieć, no to dużo jest konfliktów między nami, ale zawsze to jakoś tak potem... Przepraszamy się i potem troszeczkę jest złości albo smutku, to wtedy na następnych zajęciach już jesteśmy bardzo szczęśliwe i się lubimy.
Ja jestem ogólnie, jesteśmy bardzo rozbrykane, jesteśmy bardzo, czasem bardzo denerwujące. Mamy bardzo duże problemy do powiedzenia, jesteśmy strasznie rozgadane, ale wiadomo, każdy ma swoje wady, trzeba każdego szanować, wiemy wszystko. Ja wydaje mi się, że z taką jedną osobą jesteśmy dominujące. I też z jedną osobą też się często kłócimy, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie potrafimy rozwiązać ten konflikt. Wydaje mi się, że ja jestem taką bestią i bardzo lubię krzyczeć, tak dalej. Ale wydaje mi się, że każdy od początku roku do teraz bardzo się zmienił, bardzo poprawił na lepsze i naprawdę daje taką dużą okejkę. Moim zdaniem niektóre są bardziej nieśmiałe, niektóre mniej, ale na przykład mi pomogły te zajęcia, że teraz jestem już bardziej otwarta i dobrze się z tym bardzo czuję. No. Ale uważam, że fajne też jest to, że tak się czasem na przerwach, jak tam gadamy sobie i różne historie sobie opowiadamy, fajne. To jak już wiemy, jakie wy jesteście, jaka jest pani Dorota, jak wyglądają wasze zajęcia, a nawet o czym jest wasz spektakl, to może któraś z was nas na niego zaprosi. Kiedy on się odbędzie, gdzie, żebyśmy po prostu mogli przyjść. 18 czerwca o 18 w SCKM na ulicy Wietora 13 w sali teatralnej. Serdecznie zapraszamy. Skrzydlate dziewczynki robią świetne miny i bardzo zapraszamy wszystkie dziewczyny. Yeah. To ja wam bardzo dziękuję. Rozmawiałyśmy z dziewczynami, dziewczynkami z grupy Skrzydlate Dziewczynki. Może teraz na 3-4 wszystkie pożegnacie się z naszymi słuchaczami. Bye, bye!